bond, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Siema, siemano. Póki słońce nie grzeje mocno, to trzeba wykonać takie pewne prace, które są zaplanowane na dzisiaj. Pierwsze co, to koparką wyczyszczę silos, poodbieram od brzegów wszystko, tak zrobię taki wałek po środku silosa, żebym sobie turem ze środka mógł powybierać te resztki. No i silos będzie skończony. Na się może nie skończony, bo skończony to on będzie, jak będzie beton wylany w nim. Ale do tego na razie mi się nie śpieszy. Ze względu taki, że nie jest to priorytet żaden dla mnie teraz. Beton się trochę pobrudził, to też koparką, pługiem będę mógł to pościągać wszystko. A tutaj jest nie za duży schód. Zaraz zobaczymy. Dobrze jest. O! Zawsze to łatwiej zjechać, nie? Jak jest ten. Chcecie zobaczyć, jak wjeżdżam i zjeżdżam koparką? Nie chcecie, to nie, dobra. Nie, to nie. Nie będę prosił. Przecież. Ziutek, przyszłeś tutaj ze mną pomagać, przyszłeś, tak. Muszę siedzenie zdejmować do wjazdu na busa, bo się... To znaczy ono teraz by weszło, ale jak się wjeżdża pod kątem, to tutaj się nie mieści w pewnym momencie. A tak się mieści. Jeszcze muszę sieczkarnię stamtąd zabrać, ale kurde, na kapcia ma. A nie mam, chyba żebym do forsheeta dorobił jakąś złączkę, żebym mógł podłączyć przewód do pompowania koła. To wtedy byłoby gites. Nie wiem, czy później wjeżdżać na busa, czy nie. Nie mam zlecenia teraz.
A nie, bo z Andrzejem będziemy wozić meble jego do... On się przeprowadza, kupił mieszkanie. To nie wjeżdżam. Dobra. Bus out. No, zacznę sobie jakoś tutaj od końca i będę się cofał w stronę hali. Jeszcze tam spoza silosu trochę to złapię. Zgnilizna taka. Tutaj to już ziemię normalnie widać. Nie gorzej jest pod boków. No tak jak tam jest, to już tak może zostać. Nie będę skrawał nie wiadomo ile. Trochę tam jeszcze odbiorę. O. Głębiej tutaj też już nie będę robił. Za dużym kątem jestem.
tutaj to normalnie ziemia już, kurde. Tutaj było, że błoto. I w środek się wjeżdżało traktorem, a tutaj już błoto wypychało na ściany. Rzucisław! Dobra, ja tutaj sobie działam. Zauważyłem, że jak robię najpierw jedną stronę, to jest lepiej mi idzie, bo ja nie dam rady środkiem zrobić tego dokładnie. Muszę przejeżdżać od jednego boku do drugiego. To postanowiłem, że jeden bok zrobię na gotowo. I właśnie go kończę. Objechałem od tyłu do początku. A teraz wszystko ściągam tylko na środek ładnie. Razem z ziemią oczywiście. Ale ta ziemia też jest bardzo przesycona tym zgniłymi resztkami, że praktycznie można powiedzieć, ta ziemia to tak jak nawóz. Wywiezie się ją na pole razem z obornikiem. Od murków jak mogłem, tak poodbierałem. Tutaj nie musi być super jakoś idealnie. Teraz jeszcze tylko podrównam. I zostanie sama ziemia, niech ona dosycha, bo jest mokra jeszcze. Ale czy siano tutaj będę składował, nie wiem. Silos oczyszczony. Tak musiał być, tak musiał być. A może lucernę zrobię tutaj w ten silos? Wyścielę. Nie, za wcześnie mi na lucernę. Ja nie mogę jeszcze teraz lucerny za bardzo robić, bo ona za długo będzie leżała. Najchętniej to bym ten pokos jeszcze sprzedał. Ja bym sobie ostatni zostawił. Myślałem, żeby ten zrobić w siano. Ale ponoć jak się siano robi, to dużo się traci z lucerny. Bo te liście się obtrącają, ją trzeba długo suszyć, długo przewracać. Także sam już nie wiem. Ale tutaj, żeby lucernę robić, to znowu trzeba byłoby folią wyścielać na spód. Ja mam też wyjazd już za pasem do Niemiec i chciałem wracać dopiero na żniwa. A ta lucerna 2, góra 3 tygodnie ją trzeba kosić, nie? No to jeszcze jakby 3 tygodnie, no to załóżmy, że po 3 tygodniach mogę wrócić, żeby ją kosić. Ale czy to jest sens?
Tak wyszło, nie jest źle. Tutaj poodbierane środki, mam tylko na łyżkę przyjechać kilka razy i wsio. A fajny pomysł mi wpadł do głowy teraz, jak zrobić tutaj na szybko, żeby wysypać lucernę czy tam trawy na kiszonkę. Zasieję tutaj teraz żyta. Ręcznie normalnie przejdę, zasieję gęsto żyta. Akurat żyta mi zostało z 2 metry. To te 2 metry tutaj wysieję. Nie, jakie 2 metry? Metr mi został, 2 worki. Rozsieję, ono gęsto wyrośnie, a później się na to żyto bezpośrednio będzie sypać już trawy, czy tam lucerne, czy tam co tam, nie? Widziałem to gdzieś na YouTubie kiedyś. To się robi taka fajna kołderka, izoluje od ziemi. Ja lepiej jak ścielenie słomu. Bo raz, że jak się ścieli słomu, to często jest, że się ją ściąga kołami, jak się wjeżdża przyczepą pierwszy raz. Nie mogą się koła przekręcić. A to taka fajna się zrobi pierzynka i zakiśnie razem ze wszystkim. Teraz tylko to wybiorę MTZ-em i dalszy ciąg prac będzie następował. Ładnie nawet się nabiera, równiutko. Może samo to trawą zarośnie? Chyba nie. Wybiegł bardzo pięknie, zarósł normalnie. Ale tutaj pewnie nie ma banku nasion. Wcale. W MTZ-cie już łyżka zmieniona na krokodyla, czeka na zbiór siana za chwilę, a my będziemy siać teraz. Mam taką mieszankę, nosi mieszankę. To jest rzepak z dodatkiem tam troszeczkę żyta. Mam takie coś na poplony, nie? Wiadro takie powinno starczyć, abym dobrze zasiał, bo żyto jakbym rzucił po wierzchu, to myślę, że by po prostu nie wyrosło, nie? Trzeba byłoby je mieszać z ziemią, a rzepak pierwszy deszcz spadnie, kiełki puści i będzie rzepaczysko na gęsto. Takie wiadro to na hektar, a ja tutaj wysieję na 2 ary. I będzie taka gęsta pierzynka roślinna, na którą bezpośrednio później już idzie mieszanka, to znaczy kiszonka. Ciekawe, czy wyrośnie. Może tutaj te poplony, oj, poplony te zgniłe resztki. Może za dużo tego, może to jakiś kwas. Nie wiem. Powinno wykiełkować, myślę. Naprawdę daje na gęsto.
przy ściankach więcej. No. Jest. Dobra, śniadanko trzeba zjeść, bo jestem jeszcze przed. I działamy dalej. Dobra, zjadłem, trzeba jechać po te siano. Na co to czekać? Aż będzie goręcej. Okno roztworzyć. Cyk. I cyk. Jak powiedział budzik do zegarka. Mamy luz, ma luz. Policja! O kurde, jakie błoto! Może trzeba było jeszcze poczekać. No i co, i trzeba z buta iść po MTZ-a teraz? A co zrobisz? Nic nie zrobisz. Cisnę. Jestem już MTZ-em, ale zanim zacznę, muszę tutaj dokręcić, bo widziałem, że się poluzował tur. Thank you.
i lata na boki. Wszystko ok? Ok. Tutaj jest 13 belek albo 12. Także będzie trzeba kilka dobrać z drugiej łąki. Akurat po 15 dwa razy. Nie wiem, spróbuję po dwie. Może być za mokro. Nie tak podłączyłem tura i zamykanie szczęki teraz w drugą stronę mi się myli. Macie rację, trzeba je do hali schować. Nic z nich nie będzie, jak zostawię na dworze. Ale jak ktoś jest chętny do kupienia, to mogę sprzedać po 3 dychy. Dobra, załadowany, pełny. Ajajaj, boję się, jak zwykle się boję jechać, kurde. Zaraz go odpalę, tylko niech on się już nabija powietrza. Żeby przednie napędy załapały. Muszę włączyć blokady, bo mokro, kurde. Wziąłem linkę na wszelki wypadek MTZ-em, ale gdzie ja go MTZ-em wyciągnę, jak coś się stanie. No ale lina się przyda, może przyczepa utoni albo co. Powiem wam, ładne i pachnące te sianko jest. Chyba najładniejsze, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Naprawdę.
No ten wyjazd tylko teraz z tej łąki będzie najgorszy. Coś znalazłem i to świeżego. Jeszcze nie pordzewiałe. To jest z prasy. Chyba. Wezmę, oddam chłopakom, może im coś odpadło. Bo w MTZ-cie czegoś takiego to nie ma. Na ręcznym gazie, a roga będzie na blokadzie tylnego mostu. Się teraz załączył, było słychać. A tu jest mokro. Ale poszło. Teraz trzeba uciekać stąd. Mokro.
razem pojedziemy. Ja cię pierdziel. Dobra, założyłem ciężar, obciążnik do Władysława. Bo z tego mogłoby być ciężko. Jedziemy zdejmować pierwszą partię. Żeby się drugim razem nie utopić. Jakoś bokiem będę musiał przejechać. Ale trochę podrównałem, to Władzio powinien sobie dać radę. Przecież Władzio to jest Władzio. On tu rozdaje karp. Proszę bardzo, jak Władzio szarku. Lepiej jak MTZ. Ułożę na płask, niech przesychają lepiej. Po tych deszczach. Rozmawiałem kiedyś z mechanikiem, który tam remontował mi tego Władka. Potem jak założyłem tura, on mi założył te wsporniki, co idą dołem. Od przedniej osi do tylnej, do tylnego mostu. No i później za jakiś czas się go spotykam i mówię, że wszystko dobrze. Od tamtej pory jest super, nawet siano kiszonkę nim wożę. A on oczy zrobił i mówi, kurwa, toż to trzeba dzwonić do fabryki, kurwa, do Rosji, zapytać się, jak to jest możliwe, że on się jeszcze nie rozwalił. On po prostu nie wie, że Władki to są dobre chłopaki. Nie wiem, co ja dzisiaj będę jeszcze robił najgorzej.
zasiano. No i praktycznie wszystko, co zaplanowałem tym przyjazdem, będę miał wykonane. Zostanie obornik i sieczkarnię muszę zaprowadzić jeszcze na beton. Dobra, zaraz będziemy jechać. Jednak wyszło troszeczkę więcej belek. 47, 48 dokładnie. Ale 47 przywiozę do domu. Bo jedną dałem tutaj na gniazda do kurksiał. Jeszcze muszę zabrać wicherek. Tak powiem, prezenta z buta trzeba przyjść. A zobaczcie, co znalazłem. Haha, zomba. Złamał się znowu ten. Pieprzony. Ale już tak dograbiłem. Dawaj, złaź. No patrz, uparte. Jakoś to się gdzieś tutaj. A, najpierw to trzeba zmienić dyszel. I teraz to tu. Chyba tak. Bateria mi padła już na tym. Traktory odstawione. Belki zwiezione. Zdjęte. Idę forsza, tylko przyprowadzę tutaj bliżej. Ząb znaleziony. Powieszę go tutaj. Nie powinien zginąć. Ja pewnie źle przyczepiłem. Jak to się kręci. No. A zresztą nie wiem, czy źle, ale tak czy siak na pewno śruby były złe. Trzeba dać albo samokontrolujące, albo skontrolować. Idę po forszka. I na pierwszą część dnia wystarczy chyba. Nie wiem, co będzie w drugiej i nie wiem, czy będzie druga. To ja się z wami żegnam. Na chwilę obecną trzymajcie się. Niech plon będzie z nami.